Cześć, witaj cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Interior cleaner do czyszczenia wnętrza pojazdu. Tutaj będzie na pewno napisane, że kampera. Twój kamper wygląda jakby coś ten. Troszeczkę się nim pobawiłem, słuchaj, i na wszystkich autach. Miałem wjeżdżać też na cudze auto i dobrze, że tego nie popełniłem. Dobrze, że nie wjechałem z produktem na czyjeś auto, bo produkt po sobie coś mega zostawia, ale to no jeszcze takiego produktu nie miałem, który by tak oszukiwał. Naprawdę, zapach przyjemny. Sprawdzałem ten też produkt na 1 do 10 i tu jest fajnie. Jako interior cleaner, interior detailer spoko, nie zostawia już tak po sobie tłustości właśnie, bo wziąłem go do Manieczka i tam tworzywa są, no są paskudne. Jest tam też chromik i co się okazało, że na przyjemnym plastiku myjesz niby, przecierasz, bo tu jest opis, że bierzesz mikrofibrę i przecierasz, ja też próbowałem myć. Słuchaj, on zaraz zostawia po sobie mega tempą, można powiedzieć, matową powierzchnię. Mówi, ale skurczy byk. Ale coś mi nie pasowało, słuchaj. Coś mi nie leżało. Mówię, no plastiki, bo ja wiem mniej więcej, które plastiki jak się zachowują. No nie ma opcji, żeby plastik tak tępy, dosłownie tępy. Nawet rękawiczki, jak nim sobie polałem, to nie mogłem przesunąć palucha. I w końcu wjechałem do Mańka i tam był i chromik, i plastik, który widziałeś przy nawiewie, bo przejechałem mikrofibrą kawałeczek i został połysk. Mówię, co jest? Przejechałem drugi raz, wyrównało się, czyli uzupełniło tym właśnie produktem, czyli tak jakbym położył dressing. I co ciekawsze, że on na paskudnych plastikach będzie się błyszczał, a na takich bardzo przyjemnych, plastycznych będzie takim właśnie macikiem satynką. Ale chrom we wnętrzu od razu go wyczuł. Od razu powiedział, że jest oszustem. Słuchaj, została taka tłusta maść, której nie mogłem usunąć. Tragedia, naprawdę. Znaczy, może i w kamperze to będzie fajne, że przetrzesz i wygląda na to, że od razu masz czystą powierzchnię. Ja osobiście, moim zdaniem, jakbym go miał używać jako interior tylko i wyłącznie detailer w rozcieńczeniu 1 do 10. Jako interior cleaner gotowy do użycia i do przetarcia. Jeżeli ktoś, znaczy no, tak jak mówię, no oszukuje, bo nawet jeżeli ktoś chce nim sobie przetrzeć, to gwarantuję ci, że ten brud, on go przykryje. Przy plastikach, w audycji, wiadomo, wsiadasz, wysiadasz, zawsze tą nogą gdzieś zahaczysz. Słuchaj, tam taki był gruby brud. Przejechałem, mówię, ale zebrał. No i później się okazało, że nie zebrał, a przykrył. Czyli część brudu zebrał, część zamaskował. I myślę, że po roku czasu, oj, tapicerkę byłoby ciężko chyba domyć po nim, bo on naprawdę zostawia po sobie dużo. I najgorsze jest to, że ta pozostałość, która jest, to jest tłusta. Ona się ciągnie. Może nie jest to plak, ale jest mało przyjemnie. Mało przyjemnie, naprawdę mało przyjemnie. Znaczy, kurczę, nie zrozum mnie źle, że mało przyjemnie. Nie jest to plak, ale na początku wrażenie jest tak fantastyczne, bo kurczę, to wszystko jest takie tępe, szorstkie, tak jakbyś go domył. Ale później wjeżdżasz z typowym zawodnikiem APC i to wszystko znika i się okazuje, że jest jednak brudno. No właśnie. I tak widzę ten produkt. Czy u mnie ma miejsce ten produkt? W żadnym stopniu. Nawet 1 do 10, bo wiesz, jak ja do tego podchodzę. Ale jakbym miał używać, to właśnie tylko w ten sposób. 1 do 10 i jako interior detailer. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!